Do you hear that sound? It's the sound of prosperity. It's the sound of a brighter future. It's energy running through the veins of the city. Welcome to the industries of the future. Witam Was tutaj, cześć, cześć, Zorż. Zapraszam Was na kolejny odcinek z CityScast, PlayStation 4 Industries. I tak, dzisiaj połowicznie bym powiedział, że to będzie odcinek. A mianowicie będzie trochę padkowego tego naszego szaleństwa, które tutaj jeszcze robimy od sporo odcinków. Ale, bo chcę tutaj skończyć, bo trochę to już zaczęło działać mniej więcej. Ale spokojnie, przejdziemy dzisiaj do przemysłu, ponieważ dawno go nie było w serii Industries, to nie? Tak dziwnie wygląda. Ale nie będzie to ten przemysł, bo ten jest fajny, ciężki i tak dalej, ale co do niego to jeszcze będzie dosyć dużo pracy. Natomiast jeśli do czegoś dzisiaj przejdziemy, to przejdziemy do tego przemysłu. Wielkie lasy, tu chciałbym dalej przeciągnąć, by to się po prostu pompowały pieniądze, bo póki co mamy lasy trochę, ale to nie są takie lasy, jakbym chciał. Przy chwilą byliśmy na minusie, to jest to samo, ale już jest dobrze. Jesteśmy na bardzo dużym plusie, jeżeli chodzi o ludzi. Tak, to jest na pewno lekki plus. Po drugie, tu jest podwójna autostrada jako zjazd. Tego nie wyłapałem na grę wcześniej. Bynajmniej. I czemu jest kodek? Tutaj tak to zwalnia. Aha, się zamijają. No nie, zbytnio o co tu chodzi. Ale niech już mu tam będzie. Co tam, tu moglibyśmy wyciszyć na autostradę. Ale czemu tutaj tak się dziwnie to zmienia, to nie wiem. W sensie, wiem jak można byłoby pomóc, wystarczyłoby tutaj sobie zrobić coś takiego. Lepiej jechać, ale czy tak będzie do końca, to tego wam nie wiem. A tu sobie w takim wypadku wstawmy więcej drzewek. Dawaj tu drzewka wstać, choinki nasze wspaniałe i w ogóle. Tak, ale jeszcze się nie zajmujemy Industries, bo jak możecie usłyszeć, w danym momencie cały czas country ustawione, więc tego się trzymamy. W ogóle to jest daleko od siebie. Ale dobra, tak czy siak. Aktualnie to nie działa, ponieważ nie ma prądu. I to będzie jedna z pierwszych, którą teraz się zajmiemy, aby to po prostu miało prąd. I tak, ja wiem, że tutaj jeden z nas, z naszych osób chce tę dzielnicę przemysłową, tutaj tą swoją poprzeczną drogi i tak dalej. I tak, będzie to oczywiście, pojawi się to w kolejnym odcinku. Kiedy faktycznie tą dzielnicę będę mógł już zamknąć, nie ma akurat, to mogę wyburzyć z tego co widzę. Może nawet dzisiaj coś zaczniemy już z tej dzielnicy, ale niekoniecznie, bo chciałbym zrobić specjalny dla tej osoby już cały odcinek na temat tej dzielnicy, więc zobaczymy. Zobaczymy co jest z naszej mocy, ale nic żeby nie było, nie obiecuję. A tutaj sobie to wyrównamy. W ogóle możecie pisać w komentarzu, bo ostatnio tak ładnie mało się dziękuję. Jak tam wam się pierwszy tydzień szkoły podał? W sensie, kiedy ja to nagrywam, to jeszcze się nie skończył pierwszy tydzień szkoły, tak? Żeby nie było. Ale może wam już się skończył, więc się o to zapytam. No a tak, tutaj to pięknie wygląda. Tutaj jest ten nasz wodospad. Tam mniej więcej bym powiedział. Tutaj ta woda niestety spływa cały czas w niektórych miejscach, ale miejmy nadzieję, że nie będzie taki duży problem. Okej, tu dojeżdżę, no i tak, i też nie ma na razie prądu. I tym się właśnie bym teraz chciał zająć. W sensie tak, zanim prąd, to dorzućmy tutaj może parę kamyczków. Bo to tak trochę nudno wygląda bez żadnych kamyczków. A tutaj akurat taki jest jeden kamyczek, który tutaj idealnie przed... W sensie, żeby nie było, tutaj na tej całej tej scenie tutaj po prostu będzie multum kamyczków później. Tylko aktualnie po prostu jeszcze się tutaj dotrze z tym właściwie, żeby aż tak dużo nagle na początek nie robić. Bo jak zacznę już robić, to chyba wszyscy wiecie jak to będzie. To jest jak na tych niektórych live'ach, na których faktycznie robię takie rzeczy. To nie ma już live'a, to jest tylko to. No i na przykład taki mój pomysł jest też, w sensie no tutaj tak akurat... A tak, tutaj też jest taki mój pomysł. Żeby, ponieważ tutaj zauważyłem ciekawostkę, tu nie ma żadnego wyjścia z tego parku. Od tej strony. I tutaj jakieś wyjście właśnie chciałem stawić. Teraz tak, tylko czy tu wejdzie, tu. Tutaj ładne jest wejście. Przycinimy ten park aż tutaj. I dajmy nasze wejście tutaj, bo tak ładnie wchodzi. To niech będzie przy bazie.
Czy to będzie ładnie wyglądać? Czy nie będzie lepsze tutaj? Czy bo tutaj to jest z drugiej strony takie fajne. A, to tutaj wstawimy. No niech będzie. Tak, tu zaraz sobie puścimy komunikację, bo tak, na razie nasz Bumblebee tutaj, o, jedzie tu i tu zawraca. Ale spokojnie, on będzie jechać dalej tutaj główną, w sensie tutaj jakoś wjedzie na tą główną ulicę, dalej będzie się snuć nią. Przynajmniej taki mam pomysł. Natomiast tutaj w niektórych uliczkach po prostu wpuścimy autobusy, żeby na przykład dojeżdżał tutaj na górę. To będzie już autobus, a nie jakieś inne tutaj ecieplecie. Także tak, spokojnie. No ma, to jest jakaś jedna z główniejszych dróg będzie tutaj dojazdowych. Więc damy im tutaj, w sensie spinaczkowe właściwie, to nie dojazdowe. Damy im tutaj taką ścieżkę z oświetleniem, bym wręcz powiedział, więc na bogato. Naprawdę na bogato, typowa ścieżka do góry, do dołu, do góry, do dołu, tak? No, może im oszczędźmy trochę tego do góry, do dołu. Zróbmy, żeby... Woda by nie dać czegoś aż tak odjechanego. Okej, okay, dobra, nie... To może zróbmy inaczej. Tu wykręcisz, tu pójdziesz tędy, tu tak i tu dojdziesz. No, teraz się rozumiem. No ma, no i stąd puścimy sobie nasz Bumblebee, żeby jechał tam dalej. Bo tutaj teraz mi nie wyłożył, żeby on tutaj skończył bieg. Z tym, że tutaj tam on sobie wyjdzie w tunel i gdzieś tutaj po prostu sobie wyjedzie. Taki jest pomysł. Nawet byłoby w sumie dobrze, gdyby on gdzieś tutaj wyjechał i tu miał aktualnie pętlę. Albo możemy pójść nawet na bogata. Zróbmy na bogata. I tutaj gdzieś będzie wyjechać. No powiedzmy, że mniej więcej jakoś tak. Czekaj. Dobra. I powiedzmy, że dojedziesz gdzieś tutaj. I tutaj to akurat już będzie nasza właśnie droga. Tutaj musimy na razie tutaj zrobić taką zwykłą. Później to się oczywiście pewnie zmieni jakoś. Dobra. No i po prostu powiększamy sobie naszą pętlę tutaj. Bo on tutaj teraz zdaje, że tutaj się robił kółeczko. Natomiast go teraz dociągniemy aż tutaj. O, tu sobie damy przystanek na pewno. Tutaj na wjazd i tutaj na, też na wjazd. Z tym, że tutaj tak możemy nawet jeszcze tutaj gdzieś montować przystanek. I ten przesuniemy trochę dalej od tej stacji. Będzie gdzieś tutaj kolejny, dobra. Dalej, gdzie tu są przystanki? Tu widzę, tu nie widzę przystanku żadnego. Ciekawe. Najwyraźniej musiało tutaj nie być nic wcześniej. Ja tutaj nie ma żadnych przystanków. Bo wiecie jak to jest jak z moimi przystankami. Ja jest tutaj dosyć dużo w takich miejscach wstawiam. Ja tutaj tak jest cicho. Tak, w ogóle tutaj jedzie ta nasza kolej linowa i my musimy jeszcze ją przyciągnąć gdzieś dalej. Musimy. Byłoby miło, gdyby jechał gdzieś dalej. No i dajmy autobus. Autobus oczywiście nie będzie zaczynać stąd tej trasy. Tylko tak, gdzie jest nasz... Tutaj nasza centralna część jest gdzieś tutaj. I dojazd z tej centralnej części teraz zobaczyłem. To jest taki trochę... Taki trochę obolały raczej. No to on... ten autobusik skąd byśmy dopuścili? Ale w sumie to nie jest aż taki zły pomysł, by aż dojeżdżać stamtąd. O, tutaj jest. Odtąd już był bliżej. Gdyby jechał prół tą autostradą, no możemy zrobić. I tu będzie po prostu skręcać w bok autostradę, mu poprosiłem. Okej, okay, dobra, możemy tak zrobić. Powiedzmy, że sobie tutaj jechać jakoś tak. Tak, tu na razie jest to podwójne torowisko jeszcze aktualnie, ale... Ale ona tutaj się będzie to zmieniać tam na przestrzeni czasu. Dobra, tutaj ładnie jedzie tędy. I tu teraz się zaczyna zabawa, ponieważ... Nie. Wyrównaj, dobra, daj to. I czy mi tutaj wyjdzie to ta autostrada? Przejedzie pod tym motorem. Przejedzie. Tak, przejedzie, no to świetnie. Powiedzmy, że tutaj. I powiedzmy, że tu wyjdziesz. I tu, żebyście nie zrzędzili, że jest głośno, to jeszcze tam mam wyciszenie kawałek. I możemy teraz spokojnie naszą linię autobusową puścić od... Odkąd? No wiadomo odkąd. Od naszego głównego węzłu przesiadkowego. Czyli tutaj. A czekaj, tu to stąd go zaczniemy. O, bo to jest jeszcze tutaj zbyt dużo nie jeździ. Dajmy tu sobie przystanek i tu jeszcze nawet sobie skończę. O, dokładnie. Może ktoś tam
jakby coś skorzysta. Tu, przez tą dzielnicę, to jest taki post, bo to taka będzie normalna linia, nie tam, gdzie się nie zatrzymuje nigdzie. Tak, tu też damy przystanek taki pośredni. W jednym kierunku oczywiście on będzie. I on, żebyście się nie mylili, po co on tutaj jest, on jest tylko do tych miejsc, po prostu mógł dojechać też normalnie człowiek do pracy. Dlatego tutaj to będzie. Dobra, później dojedziesz sobie tutaj na górę. Drogę powrotną będzie się bardziej kręcić. I jedziemy sobie tu na górę. Tak, to powiedzmy, że sobie dojedziesz tutaj do tego pierwszego wejścia. Tu później pod tym to oczywiście będziemy mieć wiadomo przystanek. Tutaj, chwilowo, no, może tutaj rzeczywiście tak samo. Albo tutaj. Dajemy tutaj przystanek. I tutaj po prostu zmienimy ci, żebyś nie. Puścimy go, żeby dojechał do tego dworca. Żeby już też aż tak mało też nie kręcił. Bo to byłoby trochę też nudne. Jakby właściwie wjechał do tej dzielnicy, ale właściwie. Ale żeby tak naprawdę go tutaj nie było, więc. Nie. Dobra, gdzie by go tu. Tak, bo tutaj to widzę, że coś rozjechano, ta linia. Dajmy tutaj ten przystanek kolejny. Tutaj dojedziesz spokojnie. No, to świetnie. No, a to jeżeli dojedziesz spokojnie, to tutaj dajemy tu i tutaj na wyjazd, bo tu będziesz sobie przejeżdżał, bo tu nie ma innego przejazdu. Nie wiem, czy wiecie, ale tutaj jest tylko i wyłącznie ten jedyny przejazd. No, a tak, tu się posuniesz tą ulicą główną, kawałek. I tutaj... Tu jest taki ładny wyjazd i tu jest taki ładny wyjazd. Właściwie to można byłoby na tym obstać. Ale skorzystamy z tutaj jeszcze jednej uliczki, więc spokojnie. Tu jest później kolejne idealne miejsce na taki właśnie przystanek. Ej, to jest jednokierunkowa, o Boże. Gdyby to nie była jednokierunkowa, to by... Tu jest wyjazd, no. Tak myślałem, że jakoś się dogadamy. No, kolejny będzie tutaj przystanek. Później wjeżdżasz sobie, okej, zapisuje się gra, niech się zapisze, w ogóle mamy naprawdę niezły budżet, jeżeli o to chodzi. Dobra. Tutaj skręcasz. Tu będzie jako, tutaj to będzie jako przystanek pod dworcem, bo bliżej to nie dojedziemy do niego. I stąd to będzie już sobie nasza linia wyjeżdżać. Czyli tu będzie przystanek. I w mniej więcej podobnych miejscach po prostu będziemy ustawia się. Dobra, tak podobnych to dajmy tutaj. Tutaj. No i tak, tutaj właśnie chciałem puścić, żeby jechało tak samo tą samą linią. To będzie trochę to lepiej funkcjonowało. Tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra, tu dojedziesz sobie i tu tak samo będziesz mi przystanek. I tu, ponieważ no, jest to dalej jednokierunkowa, to nie mamy wyboru i tutaj będzie jeszcze jeden. Na wyjazd dopiero. Dobra, no i stąd już wyjdziesz sobie tu prosto. Z przystankiem pośrednim oczywiście tutaj, bo nie ma innej drogi. Tutaj później pod tą edukacją mega. No bo inaczej tego też się nie nazwę. Bo to jest edukacja mega. I tak, czy tutaj nie ma jeszcze wyjazdu jakiegoś do tej dzielnicy normalnego? Coś to tak, bo tutaj jest ten... Tu zrobiliśmy taką drogę. Nie ma zlicho. Mamy tutaj jeszcze wjazd. Przez ten wjazd nie chcę cisnąć dużo pojazdów, ale dobra. Ale widzę, że to jest niestety jedyny najlepszy, więc już nie będzie, że jedziesz sobie ten. Tak, i właściwie to przystanek mógłby być nawet tutaj. Zobaczmy, jak wygląda. No, nawet całkiem nieźle, no to... Tak, w takim wypadku po prostu przesuniemy sobie ten przystanek tutaj. I jakby coś będzie na przyszłość. No ma, wydaje mi się... Tak, że tutaj już ludzie na ten linię autobusową czekali. Zobaczmy. Nie, to nie ta. To ta. Dobra, i tak. Oj, naprawdę jest chyba pożądana. Tu jest 26 i jedzie to do góry. No tak, bo do parku to wiecie, to nie ma innej drogi aktualnie. W ogóle, jak tam sobie jeszcze się sprawdzimy? Nie ma kolej linowa, dobra. Z tej korzysta 200 osób. Bo oni tutaj wjeżdżają. Zobaczcie, ile ludzi idzie. Bo ona ta kolej linowa jeszcze nie jedzie nigdzie dalej, tak? No, nie wiem, czy pamiętacie. On tutaj się kończy. No to naprawdę kupa ludzi. Powiem tyle, naprawdę kupa ludzi jedzie tutaj tylko na tą samą górę. A tą linią? Jeszcze więcej.
306, tu jest przystanek pośredni, nie wiem czy ktoś z niego korzysta. Ale domyślam się, że wszyscy wsiadają tutaj i jadą dalej. No to naprawdę powiem wam, że nieźle te linie. Nie sądziłem, że aż tak będzie to cisnąć. I tutaj 52 osoby jadą dalej, tak, bo tutaj to omija wszystko właściwie te linie. Do naszych lasów. Ja. No ale zawsze coś. Zawsze coś. No ma, to teraz tylko postawimy parę budynków, żeby działały już te niektóre miejsca. No najwyższym tutaj to nie działa. I żeby działało, wystarczy postawić tutaj kemping. I czekaj, włączmy mapę sobie. I jest podpięte już. No, w niektórych miejscach to takie puste rzeczy, wystarczy powiedzieć. No, a tutaj były ten. Ludzie damy sobie taką wieżyczkę. Nie wiem, czy ona przeniesie. Mam nadzieję, że przeniesie ten zasilanie. A tu dorzucimy sobie jakiś może kemping. Tutaj z ładnym widoczkiem też bardzo będzie zakręcać sobie. Dobra, no i teraz tak. Teoretycznie to prąd powinno dociągnąć. Dobra, czyli teoretycznie tu jest dociągnięty, teraz tu. Tak, tu się na tyle dużo rzeczy dzieje, że tutaj akurat jestem skłonny nawet coś jeszcze montować. W sensie mam na myśli jakieś jeszcze te pole biwakowe mogę tutaj wmontować, bo tutaj jest ich naprawdę dużo. I tutaj będzie po prostu takie jeszcze pole namiotowe. I one spokojnie sobie się tutaj podłączą z tym. Dobra, dalej. Na górę niepotrzebne są żadne elektro coś tam i tak dalej. No dobrze. Ale tak czy siak tutaj trzeba postawić. Tutaj nie trzeba nawet tego postawić. Ale będzie to epicko wyglądać, jeżeli tutaj sobie gdzieś, o właśnie, postawimy tą wieżyczkę. Chyba nie, ona będzie wyższa niż to. To nie, to jednak nie. Jak coś będzie niestety wyższa od tego, to nie będę w to wchodził, bo to nie o to mi chodzi. Dobra, w ogóle tutaj całkiem nieźle dużo ludzi chodzi. Pomijając to, że ale wąt jest dosyć wysoki. Dobra, i jeszcze jedna ostatnia miejscówka, która nie jest w ogóle podłączona do zasilania. I tutaj nie wiem, jak jest w ogóle z prądem, czy on gdziekolwiek tutaj dochodzi. Tu jest drut. Chyba niestety od druta będzie tutaj prościej to połączyć się. Tak, bo tutaj są te gadżety na górze. No tak, no ma, to sobie się tutaj podłączymy. Tutaj sobie damy po prostu jakiś może taki kemping czy coś, taki noclegowy. O, szwedzo. I tu jeszcze taki montujemy jeden. W sensie na razie ten drut tutaj ten idzie, tak? On go tutaj nie będzie później. Żeby nie było, bo to jest tyle zadat przyrody, to takich rzeczy tutaj nie będzie. To wszystko będzie omijać się, ale po prostu nie będzie też tutaj z jakimś czasem potrzebny. Dobra, sądzę, że całkiem nieźle. W ogóle ten nasz park to on no na razie nie zarabia, no bo wiadomo, jest dosyć drogi w utrzymaniu. I dosyć dużo też płaci się za wejście do niego. Ale kiedy ustabilizujemy wszystkie drzewka i inne gadżety tutaj dookoła, to wtedy naprawdę będzie nieźle. No tak samo jak te kamyczki, tak? Tutaj przecież chcę zrobić ładne strony zbocza. A aktualnie no to... No to tutaj tylko jakiś jest wybuch ten, ale wtedy to będzie wszędzie. Wszędzie będzie o wiele to ładnie wyglądać, więc będzie to wyglądać, czekaj, ja mogę to pokazać. Będzie to wyglądać mniej więcej jak tutaj, tylko jeszcze lepiej. Więc no, spokojnie, będzie się działo. Ale ludzie, jestem przekonany, o właśnie widzicie, chodzą. Może niekoniecznie tą ścieżką. A ten. No ale korzystają, tak? To się najbardziej liczy. Że korzystałem. No, widzę, że te też już powoli obumiera. I przechodzimy do drugiej części odcinka. Przerwa na piczko. Tak, miało 18 minut, więc idealnie. Przechodzimy do drugiej części odcinka. A mianowicie... It's time for industries. Yeah. Dobra. To tak, jak można by się domyślać, nie będziemy szli w szkółki, bo one nie wyglądają aż tak epicko jak cała reszta. Po drugie, taki tutaj pas jak zrobiliśmy, mi się nawet podoba, więc go tutaj sobie zostawimy. Ale ogólnie to będzie się działo. To tu się teraz nie działo. Bo teraz to będzie do końca już dzisiejszego odcinka tylko będzie te lasy. Industries, całkowicie Industries. Mogę to wymawiać przez cały dzień i cały nas. Industries City. Dobra, tu widzę, że się ładnie to układa, tylko to będzie jako drzewa i gwiazdy tutaj. Ten pas trochę wyżej. O, to będzie Olch.
Okej, ma teraz to się ustawił do tamtego. Ale tak, to będzie Bóg. Proszę bardzo. Oha, to jeszcze inna działka. Dobra, i stąd tu sobie możemy jeszcze przyciągnąć kawałek. Tu się nie, tu się nie zrobiliście. Ciach, świetnie. To bardzo dobrze. Ciach, ciach. No, nie powiedz mi, że to nie wygląda już coraz lepiej. Ledwo sobie zacząłem się tym bawić, a to od razu mi się już zaczęło pojawiać. No nie, no bo Industries to Industries. Ostatnio bardzo dużo robiliśmy rzeczy takich innych, po prostu, które też są dosyć ważne w tejże serii. Żeby na przykład ludzie też chcieli tutaj mieszkać, tak, bo jak nie będą ani ludzie, ani nic, to nie będzie ani A, ani B, ani przemysłu. Więc musiałem trochę tam pokręcić przy niektórych rzeczach. No ma, no i tak, tutaj mój pomysł jest dosyć prosty, a mianowicie, bo nie przez to wszystko przejrzeć, jedna linia kolejowa ze stacjami tam co jakiś czas. Więc proszę bardzo. I tak, przy okazji obok tego torowiska jest taki fajny pomysł. Naprawdę jest fajny pomysł teraz. Nie to, że teraz mi w tym momencie przyszedł do głowy, bo skądże znowu. Ale tak jest. Zrobimy sobie ścieżkę dla pieszych. Rowerową sobie teraz myślałem, czy zrobić rowerową. Chociaż czekaj, jakbyśmy to odsunęli od tej drugiej strony, to możemy zrobić jedną ścieżkę dla pieszych, a z drugiej rowerową. Dobra. Biorę to, naprawdę jest to świetny pomysł. To tak, z tej strony będzie rowerowa. Bo dzięki temu będą mogli dochodzić do tych dworców jakby coś. A to też się liczy. No mam, bo tak, najbliższy dworzec, jaki byśmy tu mogli zrobić, to byłby idealny gdzieś tu. A później kolejny gdzieś tutaj, jak już by wykręcił. No dobra. To zaraz pomyślę, jak go tutaj wmontować, ten dworzec. Nie, i tak, to musi być trochę dalej odstawione. O, gdzieś na tyle. I tu by była ścieżka ta. O, taka. I ona nawet może być obok tego torowiska. No, w sumie. W sumie dalej nie jest aż tak źle. No bo to tak, tą naszą główną drogę tutaj by się wypadało przedłużyć. No, ten przemysł. No, ją tak można nazwać. I teraz pomyślmy sobie, jak to podłączyć, żeby kurczę to działało dobrze. Oj, to będzie trudne. Bo tak, raz, że mi się nie podoba, że to jest jedno tak odstawione, a drugie nie. No tak, może zobaczmy, jak to ładnie wygląda, bo... Wolałbym, żeby oczywiście to było bliżej siebie, ale też chciałbym, żeby to dosyć już fajnie blisko wyglądało, jak już tak w ten sposób robimy. Dobra, to nie jest to. Gdzie to było drzewko? To chyba też nie jest to. To jest to. Dobra. A powiem ci, że tak jak teraz to zrobiliśmy, to naprawdę mi się podoba. No i akurat jeszcze mogę dorzucać parę drzewek. To już w ogóle sobie jest. A taka ścieżka dowodowa. O kurczę. Albo wiecie co? Mam rozwiązanie. Bo to wygląda naprawdę. No nie powiecie mi, że nie epicko, ale to wygląda epicko. To po prostu wygląda epicko. Po prostu przesuniemy sobie to i pomiędzy tymi miejscami, które zrobimy taką ścieżkę. Przesunę jeden. Nie będzie tam przejścia tutaj na przykład tego dla pieszych do góry. Ale to jakiś... W sensie, bo nie mam jak zrobić przejście dla pieszych, tak? Dlatego to nie będzie przejście dla pieszych. Ale to... To jest ścieżka dowodowa. No. To jest ścieżka dowodowa. W sensie, mogę zrobić teoretycznie w jeden ciekawy, dziwny sposób. Tutaj przejście dla pieszych gdzieś niedaleko. Ale będzie coś takiego. I w tym momencie faktycznie jest przejście do pieszych. Ale sądzę, że aż tak to tutaj nie będzie taki duży problem, więc już zostawmy tak jak to jest. Dzięki temu możemy tą ścieżkę dla pieszych wywalić na drugą stronę i ona będzie mi tutaj idealnie się ciągnąć. Czekaj, zróbmy ją tak. I czy tutaj jeszcze wejdą jakieś drzewka pomiędzy tym? Obawiam się, że chyba nie. Szkoda. No powiem, że szkoda. Najwyżej ścieżka dla pieszych będzie jeszcze w innym miejscu. Ale to torowisko na pewno chcę już tam wcisnąć mocniej w ten las.
Chociaż czekaj, z drugiej strony... A nie, dobra, jest dobrze, bo jest trochę przesunięte, jest lekka asymetria. Co nam daje to, że faktycznie możemy postawić tutaj to, co bym chciał właśnie postawić. To tak, stawiamy sobie tutaj to. I pytanie za 100 punktów, a znaczy nawet za 200. Czy to mi się tu postawi po ludzku? Na pewno nie będzie chcieć się postawić po ludzku, bo ja to ja widzę. Okej. Dobra, to tak, to zrobiliśmy. Ciach i ciach. Dobra, to jest podłączone, świetnie. Czemu to się nie chciało zrobić po ludzku? Nie wiem. Ale jest ładnie podłączone i jest wszystko gitara się ma. Gorzej z tym. Hem. No tu nie mam jak tego kompletnie podłączyć. Nie będę ukrywać, tego nie ma kompletnie jak podłączyć. Ale jak jesteśmy już na tym etapie, to tak, zobaczmy. Poczekaj, czy tu my w ogóle możemy postawić jakiś las? Na pewno możemy jakiś las postawić, tak, ale... Tak. A, to możemy od tej drogi postawić właściwie. Czyli wystarczy wywalić to. Wyrównać trochę teren, co będzie... Dobra, to będzie największy trudny. Aha. Dobra. Dobra, nie, jest bardzo wyrównany. A no teraz powiedzmy, że nie jest aż tak źle. Okej. Dobra. Świetnie. A nie, czekaj, tu nie możemy zbytnio lasu żadnego postawić, bo tutaj przecież to będzie wyjeżdżać też z drugiej strony. No tak. Ajajaj, tu się robi, komplikuje się to. No ma, tu najwyżej będzie kawałek zwykłego lasu. Ca, no bo jak to przecież wyjeżdża... Czekaj, powiem, że... Że wystarczyłoby to przesunąć o jeden i to by to wszystko weszło, to będę zły. I tak pokazuję to jeszcze. No ma, to tak, to wyburzamy ten dworzec. Jeżeli faktycznie tak pokazało, a tak pokazało, no to... Zrobimy tą ścieżkę dla pieszych, już trudno nie będzie. Będzie większe to odstęp, ale... ale będzie to jakoś wyłączyć. Dobra, to nie będzie... Tak, to nie będzie z drzewkami, ta ścieżka. Bo tutaj i tak jest pełno drzewek, więc... Więc tu im te drzewka, to już mogę deadować, nawet bym powiedział. Dobra, no i teraz tak... To lawisko będzie na tym poziomie. Jak ja mówię, że tu będzie, to no będzie, tak? O, ze mną nie ma dyskusji. To ja ustalam, jak będzie. Dobra, tu widzę, że... Ta, może te nody po prostu są w innych miejscach. I dlatego to nie działa. Dobra, tutaj widzę, że jest podłączone ładnie. Tutaj nawet tą ścieżkę będzie dało się jakoś puścić. O, no to całkiem dobrze. To tak, stąd oczywiście jedzie sobie to tam dalej. No i ładnie. Podoba mi się to. Tutaj teraz sobie, o, dostawiamy drzewka. Tak samo, ładnie. Się tu ciągnie, cyk. Ładnie, pięknie, zielono i w ogóle wspaniale. Dobra. Okej, okay, dobra, teraz jest naprawdę powiedziałbym, że jest nieźle. Dalej, tutaj tę główną drogę, daj. I do tej głównej drogi postawimy sobie... Już nie wiem, czy... powiedziane, że postawimy sobie coś i mówimy główna droga, to są sprzeczne tematy. To są tematy naprawdę bardzo i jeszcze raz bardzo trudne. Dobra. Okej. Okay. Ciach. I ciach. To będzie tak chwilowo wyglądać. A tutaj to będzie po prostu sobie... Czekaj. Tutaj sobie wyrównamy to. O, co nie? I tu będzie to sobie wjeżdżać w dół.
Znaczy, no, dalej nie może. Ale i tak jest naprawdę całkiem nieźle. Okej. No, powiem wam, że naprawdę, jak jeszcze to uda mi się zazielenić, czekaj. Czy by mi się tu udało to jakoś ładnie zazielenić od góry jeszcze? Choinkami, nie wiem, czykolwiek. No, będzie gituwa, będzie naprawdę niezła gituwa. Co to, że ja tak się teraz drę, ale... Sorry, że ja tak teraz tak szczępię ryja, ale wy wiecie, mam nadzieję, o co mi tu chodzi. Po prostu tak epicko wygląda. Naprawdę. Naprawdę mi się to strasznie podoba, jak teraz tutaj z tym torowiskiem weszło. Tak, tylko oczywiście to torowisko tutaj jeszcze trzeba stąd wyprowadzić. Ale to trochę nie będzie aż taki, mam nadzieję, problem. To tak. Zróbmy sobie... Hej. Tak, ktoś może wie, o co chodzi. Może. Oczywiście nie będę tego od was wymagać, żebyście widzieli, jakich ja słucham zespołów muzycznych, ale... Ale byłoby... Ale tak, słucham takich na przykład. No, tu widzę, że już jeżdżam, komunikują się tędy. Tu widzę, że już się zrobił światła, no, typu Stis. A tu widzę, że... no właśnie. Że coś tu stoi. A tutaj to naprawdę coś bardzo stoi. No dobra. A, tu w ogóle helikopter jakiś wygląda. Nie, on. A, on jest powierzchni. Tak, tu tą główną drogę sobie zmienimy na trzy paszy. O. I się ona będzie tutaj na trzy pasy rozciągać. Na razie tutaj w tym miejscu. Tak, bo tak mi się wydaje, że jednak trzy paszy, to tutaj one będą o wiele lepiej funkcjonować na przyszłość. Przy okazji będzie więcej miejsca też dla pieszych na przyszłość. Jakby coś. W ogóle mam 55k już dzisiaj, czyli tyle nie mieliśmy już kiedyś. Trzeba mieć oczywiście 60k, żeby cokolwiek o czymkolwiek myśleć, że coś się wydarzyło. Ale i tak, mimo wszystko powiedziałbym, że naprawdę całkiem nieźle nam idzie. No i teraz tak, tutaj dajmy sobie dotąd, tutaj wyjazd. Czy da się tutaj postawić jakieś... Nie, na pewno się da postawić jakieś drzewko. Da się, świetnie. No, to tak, tu się na razie usunie trochę tych drzewek. Bo tutaj musimy sobie zrobić ładny zjazd. Okej. W ogóle się dopytam was tak z ciekawości. Czy ktoś z was... Znaczy na pewno ktoś z was wie, ale... Ja oglądałem kiedyś, jak byłem mały. Dobra, zacząłem trochę kiepsko coś zdanie. Ja, jak jestem na wakacjach i mi się właściwie nie chce zupełnie myśleć, no, to jest lepiej, to oglądam sobie taki serial fajny w telewizji. Leci. Nazywa się Wszędzie Anna Maria Wesołowska i nie wiem, czy wiecie. Się dowiedziałem o tym niedawno. Właściwie to wczoraj wieczorem. Ale dla was to nie będzie wczoraj wieczorem, oczywiście, spokojnie. Że jest nowy sezon tego serialu i się tak zdziwiłem, bo to się po 8 latach nowe odcinki pojawiły tego i to tak, wiecie, po 8 latach jak coś się nowego pojawia, to takie masz powiedzieć, drzewica? Jakim cudem? A tutaj normalnie po 8 latach się właśnie pojawił nowy, kolejny sezon tego serialu. Ja jestem oczywiście bardzo zadowolony. O 18 się codziennie pojawia, co akurat jest dosyć dużo większym już problemem. Oglądam go sobie przez internet, dlatego. Ponieważ o 18 codziennie to ja jestem na rowerze. A nie, nie mogę streamować. Niestety nie mogę oglądać czegoś takiego o takiej godzinie. No. Jeszcze nic do mojego brata. Więc... Napiszcie mi w komentarzu, czy wiecie, co chodzi i w ogóle. Czy lubicie panią Wesołowską i przyjemny pokoik u niej. Ale tak, to jest moja działka. Dobra. Tu mamy zabędę, ładnie. I stąd będzie się ciągnąć lasy. Infancka. Lasy będą w ten sposób postawione. I tak, z tego co widzę właśnie trzeba zrobić, żeby tutaj było więcej już tego zalesienia, bo aktualnie nie ma nic. I dzięki temu... nic tutaj nie chcę tak ładnie budować, jak ja bym chciał, żeby się ładnie budował. Tak, zacznijmy od tego, żeby tutaj zalesić od tej strony, gdzie faktycznie coś, o, będzie. Tutaj zróbmy, żeby się to już wymieszało jakoś tam. Nie wiem dokładnie, jak to będzie wyglądać, ale jakoś tam coś się wymieszcza.
I tutaj od tej strony drogi, żebyśmy też widzieli, żeby te pociągi faktycznie jechały w lesie, też zróbmy w ten sposób. W ogóle to jest minuta odcinka. 34 nam o tym będziemy powoli kończyć. I tak, przyciągnijmy sobie nasz pociąg tutaj, żeby on dojeżdżał tam dalej. Bo ja wiem, że to jest najbardziej ulubiona linia kolejowa w naszym całym mieście. Nie wiem, czy wiecie. Naprawdę, ja się sam zdziwiłem. Dobra, i z tego co widzę, jak tutaj się odpalają te światła, że można jeździć, to wszyscy tu jeżdżą. No w sumie aż tak bardzo się nie dziwię. Ale chcę zobaczyć tylko, czy się cały ruch zluzuje, kiedy to przynajmniej będą tutaj jeździć. A nie, bo już ślabonie się opuściły. A, już jeżdżę kolejny pociąg. No, nie powinno być aż tak źle, wydaje mi się. Tak, bo to jest akurat tutaj przez środek to przejeżdża. I tak celowo jest zrobione. Okej, dobra, tylko tu się robi. Tu się robi ładny zator. Dobra, to tutaj sobie zmienimy kierunki. Ciach. Tu będzie ciach. I tu będzie ciach. I tu faktycznie zrobimy sobie po prostu dwa pasy. I tu w każdym kierunku będą po dwa pasy wyjeżdżające. No. Ta. Tu jeszcze jest jako główny ten wyjazd zrobiony, więc jeszcze bardziej to utrudnia ruch jakikolwiek tutaj z innej strony. Ale poza tym, dobra, już powinno być całkiem nieźle. Tak, poza tym my tu zrobiliśmy błąd, bo to nie powinno być bóg. To ja alfa jak błąd? Alfa jest coś podobne. Tylko drzewo i glasy tutaj są. Więc my musimy teraz wywalić wszystkie tutaj to, co zrobiliśmy. Ale dobra, wiadomo właściwie, bo tutaj to akurat będzie o wiele bardziej wypadać się drzewo i glasy. W tymże rejonie. No i właśnie, skoro tu będzie wszędzie drzewo iglaste, to ja bym tutaj sobie wszędzie zasadził to drzewo iglaste. O, to przy okazji będzie tutaj się, to mi dobrze tutaj funkcjonowało jakby coś. Chcę teraz tutaj przytrzymać X-a. Się pojawiają choinki właściwie wszędzie, gdzie mogą. Na pewnym obszarze oczywiście, tak one się nie pojawią wszędzie, gdzie mogą, bo jak widzicie, ja mogę na przykład tutaj teraz dosyć dużo jeszcze dostawić, jak chcę. A chcę tutaj trochę drzewek dostawić. Nie wiem, czy bardzo. Tu na przykład bardzo bym. O, tutaj, tak. Żeby oddzielić trochę ten przemysł od takiego właśnie miejsca, gdzie tutaj te bambaje, tak. Pociągi jeżdżą. Okej, widzę, że. No, tak, teraz jakiś fire station gdzieś się pali się. Jechać szybko, gasić to, halo. Pożar. W takim miejscu nie wolno robić pożarów. Tam to szybko to ugasić. To są lasy, a widzę nosza, tak. Czy to jest chyba, nie wiem, Zielony Śląsk? Czy nie, akurat to by pasowało do tej Manii Śląska, co kiedyś tam był taki odcinek, co było wszystko Śląsk, tylko jeszcze raz Śląsk. Tak, w ogóle tutaj jakby coś ta ścieżka by weszła, ale ze względu takich, że tutaj po prostu ona nie jest aż taka niezbędna już w tym miejscu, bo da się tutaj w inny sposób dotrzeć do tego dworca, no to już jej nie mieć. Dobra, ale naprawdę powiem wam, że to wygląda pisko. Zaraz tylko zrobimy kawałek jeszcze tego. Nie jakiś las dostawimy, czy jakieś cudownie, żeby to jakoś działało już tak lepiej trochę. No, tutaj ładnie to weszło, doszło do tego miejsca. Tutaj zrobimy sobie jedną rzecz faktycznie zrobimy do tych ludzi. Wyłączymy siatkę, to wyłączymy. To będzie wejście od tej strony. O, tylko ona będzie odtąd dotąd. No ma, więc jakby coś będą mogli wchodzić od tej strony też. Również, proszę bardzo. No ma, tak, tutaj ci sobie podłużyłem ten dym. I bardzo dobrze, niech podłużyłem sobie. Tu sobie postawimy właśnie nasze lasy. Co? Nie. What? What? Jak to? Jak to coś ci się nie podoba? Masz jakiś problem? Pamiętaj, masz jakiś problem? Zaraz go nie będziesz mieć. Widzisz? Nie ma problemu. Wystarczyło się mnie posłuchać, nie ma. A tutaj wstawisz? No, proszę bardzo. Widzicie? Można z City zdyskutować? Można. Jest po mojemu. No, no to. Akceptuję. Tak wygląda terror u Avisnosza.
Nie, nie. Tak, tak. Też noc. Dobra. Pójdźmy sobie dotąd może tam nogę. Czekaj. Nie, nie, pójdźmy. Wróć. Daj tutaj, żeby ta droga trochę sobie odchyli się. Czekaj, daj, daj. I stąd sobie zmienimy zakręt. O, no i całkiem nieźle wygląda. Włączmy play, bo mimo wszystko chcemy zarabiać jeszcze więcej. I jeszcze więcej. Dobra, i tutaj dajmy sobie po prostu, żeby jakieś były aktualne drzewka. Jakiekolwiek, tylko dla efektu wizualnego, który chcę zobaczyć po prostu, jak to będzie wyglądać w drugi sen. Dobra, to ładnie wygląda. I tutaj, tak, przedłużymy sobie tą drogę. Nie wiem, o ile możemy. Wiadomo, że im dalej, tym bardziej by mi się podobało. Ale widzę, że z tym cienko. Nie, na pewno da się jakoś tutaj przepuścić ten decyzję. No, wiadomo, że się da. To świetnie. No, aktualnie sobie puścimy tą drogę, o, mniej więcej w ten sposób. I tu będziesz dojeżdżać do tego miejsca. Stąd ona będzie sobie jechać, o. W taki sposób. Żeby to jakieś było podłączenie, jest podłączenie, jest podłączone. Proszę bardzo. Natomiast tutaj dajmy, żeby faktycznie się mogły zabudować dameczki. Tak, one oczywiście będą malować na hałas, no bo to jest wiadomo. Mieszkania, ale ogólnie nie powinny być aż tak źle. Dobrze, kończymy dzisiejszy odcinek, bo trwa już 41 minut, a mimo wszystko ja wiem, że to jest ta seria, w której właściwie to wszystkie odcinki tyle trwają. Ale starałbym się do tego nie przyzwyczajać, bo one powinny trwać dużo, dużo krócej. Ale takie, które ja robię. Teraz aktualnie prawie każdy odcinek trwa nie wiadomo ile. Tyle ile live powinien trwać, a nie. Tak, mam nadzieję, że teraz jeszcze w najbliższym czasie pojawi się parę live'ów, ponieważ jak mówiłem wam, zmieniam niedługo operatora z internetem. I to nie wydłuży nic dobrego, po prostu będę mieć jeszcze mniej internetu niż mam teraz. Tak, niestety to w ten sposób wróży. To nie jest tak, że nagle będą, o, wyznacz ma internet, będą live'y, jej. Nie, niestety nie. Niestety to tak nie działa. A szkoda. Szkoda bardzo. A, i przyciągniemy sobie tutaj, żeby ten nasz głos tutaj dojeżdżał ten pociąg, bo tam ta stacja się też po prostu przyda. Dobra, tutaj dojeżdża, wyłączone połączenie zewnętrzne. Wyłączone połączenie zewnętrzne. Zobaczmy, ile ludzi korzysta z tego pociągu. Okej. 32 osoby tutaj wsiadają. Nie ma, to nie w ten kierunek. Czekaj. Tu. 39. 40 tutaj jest na tej stacji. No to nieźle. No to się podobiło. To się naprawdę się musiało podobić, żeby aż tyle. Dobra, w kolejnym odcinku się bardziej zajmiemy oczywiście tutaj tym przemysłem i zacznijmy od tego, że w końcu jakoś zaczniemy przetwarzać te nasze lasy, bo aktualnie to produkujemy ich dużo, a mniej ich przetwarzamy, bo tutaj aktualnie tylko przy tej drodze coś się dzieje, a efekty widać jak widać. I oczywiście usprawnimy nasz system antypożarowy, bo to jest jedna z najważniejszych rzeczy, tak, dobrze mnie słyszycie, jedna z najważniejszych rzeczy w tego typu przemyśle, no bo jednak... Co by tu dużo nie mówić, to o to tutaj wszystko chodzi. No ma, czy tutaj jakieś, jeszcze tylko zobaczymy, czy tutaj mi coś wejdzie. No wejdzie. I to jak pięknie, nie ty. Drzewo jest. No ma, i czy tutaj jeszcze jakieś drzewka dosadzimy? Okej. Dobra, i na koniec, już naprawdę na koniec, już kończę. Dobrze, mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek się podobał. Jeżeli tak, zostawcie górę. Jeżeli jesteś tutaj nowy, możecie kliknąć subskrybuj ten dzień dzwoneczek. No i do zobaczenia już wkrótce w kolejnym odcinku na moim kanale, jak to poza granicami miasta. No ma, na pewno gdzieś tutaj jeszcze takie badaki trzeba będzie wsadzić, tak? Nie wiem, pewnie gdzieś tutaj je wsadzimy, ale spokojnie. I jeszcze gdzieś tutaj będą. Zobaczmy jeszcze, jak to wygląda. Znaczy tutaj, no, a od tej strony to jeszcze nie jest gotowe do końca. Ale od drugiej strony to jest po prostu istny element. Jedziecie sobie spośród lasu, zobaczcie. I nagle macie tunel i tu jest las. A tu po prostu jest stanowisko z drogą na górze. To po prostu wszystko ze sobą łączy. Idealnie, idealne, perfecto. Z tego korzysta 26 już osób. Czyli naprawdę, naprawdę się przydało. I tutaj już 4 osoby z tego korzystają. A tutaj się, jak zawsze. Kotki, do zobaczenia już wkrótce w kolejnym materiale na moim kanale. Cześć!
chciałem skończyć ten odcinek, ale jak widzicie, już wkrótce w kolejnym odcinku będziemy kupować nowy kawałek ziemi. Ale to oczywiście w kolejnym odcinku będziemy o tym myśleć. No i pojawią się lotniska towarowe! Do zobaczenia już wkrótce. Ponownie. Cześć!